Jan Karski starał się przekazać przywódcom wojującym z III Rzeszą wiadomość z pierwszej ręki. Wiadomość maksymalnie konkretną i pozbawioną polityki. Chciał poinformować polityków Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych o konieczności podjęcia jakichś działań, które uratowałyby tych, których jeszcze się udało uratować. W 1943 roku Churchill, także w pewnym sensie w oparciu o to, o te raporty, które napływały z Polski, także pewnie w oparciu o to, co przekazywał do Londynu Jan Karski. W swoim przemówieniu radiowym powiedział, że na naszych oczach dokonywana jest zbrodnia, której nie potrafimy nazwać. Ona nie ma nazwy. Przekracza bowiem swoją skalą to, z czym mieliśmy kiedykolwiek do czynienia w przeszłości. Lemkin w 1944 opublikował książkę, w której zaproponował, aby tą nową zbrodnię nazwać nową nazwą. Ludobójstwo, genocide, polskiego prawnika, łączyła z Karskim nie tylko moralna ocena tego, co się odbywało w Polsce i w całej Europie, ale łączyła go potrzeba udowodnienia, że nie mamy do czynienia z akcją przypadkową, że nie mamy do czynienia z jakimś przekroczeniem kompetencji, ale mamy do czynienia z zaplanowaną, przemyślaną i systematycznie przeprowadzaną zbrodnią. Zbrodnią masową dokonywaną w sposób z premedytacją. W tym sensie Karski dostarczał dowodu świadka. Lemkin zbierał akty prawne, obwieszczenia, regulacje, na podstawie których udowadniał, że III Rzesza przeprowadza akcję masowego mordu w sposób zaplanowany i przemyślany. Na tej podstawie obaj kształtowali świadomość opinii publicznej i świadomość polityków na Zachodzie.